informacja dotyczy utworzenia bezpłatnego parkingu na zapleczu ścisłego centrum miasta. W najbliższych miesiącach rozpoczną się prace budowlane przy dwóch inwestycjach w pobliżu Starego Miasta. Pierwsza to budowa hotelu Ibis Styles przy ulicy Piłsudskiego koło NUT-u i to jest własność działki pana Mirosława Garbacza. I druga budowa obiektu usługowego mieszkalnego przy ulicy Portowej, własność Hydropolu. Obecnie te dwie nieruchomości stanowią bezpłatne parkingi dla rzeszy pracujących w centrum Gruziądza. Rozpoczęcie inwestycji oznacza utratę 30 miejsc parkingowych w przypadku działki koło NUT-u i 80 miejsc parkingowych przy ulicy Portowej. Jednocześnie kilka lat temu wprowadziliśmy strefę płatnego parkowania na parkingu przy ulicy Sienkiewicza koło targowiska. O ile w dni targowe, to jest wtorki i piątki, istnienie strefy płatnego parkowania na tym parkingu jest uzasadnione, o tyle w pozostałe dni tygodnia parking na około 200 miejsc stoi właściwie puste, parkuje tam maksymalnie kilkanaście samochodów. Wnoszę zatem do pana prezydenta o zrewidowanie funkcjonowania strefy płatnego parkowania przy tym targowisku i rozważenie zaprzestania pobierania opłat za parkowanie w tym miejscu w dni pozatargowe, co w dużej części rozwiąże problem utraty wspomnianych wcześniej miejsc parkingowych. Pan radny tutaj wspomniał o Hydropolu przy ulicy Portowej, tylko takie informacje, nie cała ta działka, gdzie dzisiaj parkują pojazdy, należy do Hydropolu. Więcej niż połowa tu od strony miasta to jest miejska działka, kolejna tam, gdzie stała hala i parę metrów przed nią należy do Hydropolu, więc nawet przy inwestycji, która... To zważymy oczywiście tą propozycję.